Okej, zjedliśmy pysznego łososia, smakował ci? Bardzo dobry, naprawdę. Przypominał tego, który cię uwiódł? Szacun, cieszę to się mówi. Ach, szacun, ziom. Szacun dla typa. Dobra, teraz wspólnie przygotujemy sałatkę ziemniaczaną. Wiem, że lubisz ziemniaki. Oczywiście, bo ziemniaki są narodowym naszym dobrem. No właśnie, dlatego wszyscy jemy pyry. Kartoflun zalaty, czyli ziemniaczaną sałatkę. Jeżeli chcecie ją przygotować wspólnie z nami, potrzebujecie około pół kilo niewielkich ziemniaków, jeden fenkuł, garść świeżego koperku, pół słoika kaparów, 180 g jogurtu naturalnego, sok z cytryny, oliwę z oliwek, sól i pieprz. Jak tytuł naszego programu brzmi, musisz założyć fartucha. Załóż fartucha na ucha? Załóż fartucha, tak. Dostaniesz fioletowego, kiedy jesteś gościem. Wow. Tak jest, zakładaj, przychodzi fartucha. Takiej barwy trochę For Fun TV widzę. No tak jest, wiesz, założenie programu. Ekstra. Mamy ładnie kolorowo. No to teraz będę wyglądał jak członek twojego teamu, tak? Tak jest. Super. Brzoza co team. Co cztery ręce to nie jedna, jak to mówią. Jeden mózg. Dobra, dam ci takie zadanie, żebyś się obierał ziemniaki, co na to. Mam słuchaj, nadzieję, że masz prawy, jako ziemniaki. Były harcerz, czego się nie boję, nie. Z 4 kilo robię 2, więc dobra. To działa. Także obierz ziemniaki, proszę, tutaj walnij obierki sobie, a poczekaj, wezmę jeszcze nóż, zanim ja myślałem, ziemniakami. Czyste mają być tu. Co? Nie, to weźmiesz ziemniaki, tak, które obrane ziemniaki przyłożysz do garnka, ja sobie go tu postawię, a ja zajmę się krojeniem fenkuł. Czyli fenkuł włoskiego. Co to jest fenkuł? Czyli fenkuł. Fenkuł, nie mylić z fenkuł. Dobra, ja już jadę. Fenkuł wygląda trochę jak cebula. To jest koper włoski, pachnie koperkiem. On ma też nasiona, można kupić je w sklepach. Fajne są, można je dodać do łososia. Gdzie mają? Tam na Zanzibarze? Gdzie to jest? Wiesz co, nie wiem, gdzieś sobie rośnie. A słuchaj, powracając tak do twojego życia muzyczno sportowego, bo to w sumie odważna decyzja, trzeba przyznać, że tak żeś zmienił, skończyłeś AWF, a teraz śpiewasz, takie sukcesy muzyczne tutaj odnosisz, powiedz mi jak to się stało, że taki zwrot o 180 stopni. Nie chcieli mnie, to poszedłem gdzie indziej. Jak to nie ale chcieli, tak brązowy medal w zapas? No wiesz, całkiem szczerze, to no jest właśnie, tak, że wiesz, ja zawsze też masz jakieś tam pasje, prawda? Masz muzyka i gotowanie, prawda? Dokładnie. Na przykład. Jeszcze pewnie jakieś inne ukryte talenty, których nie wiemy. No ja też nie wiem. Natomiast ja miałem właśnie to ze sportem, że to mnie zawsze kręciło, gdzieś tam się rozwijałem w tej części. Mhm. I też muzycznie. W pewnym momencie swojego życia postawiłem na jedną kartę, żeby być w czymś najlepszym, to trzeba poświęcić temu wszystko. Nie jeżeli da rady robi się coś robić po łebkach. Dokładnie. Można być, nie wiem, Amadeuszem Mozartem, ale ja niestety nie jestem Amadeuszem, a tym bardziej Mozartem. Także tak to zrobiłem. Potem jeszcze sypnął się kręgosłup i wiesz, o Jezu, i już nie mogłem, że tak powiem, się pobijać. No ale teraz brązowy medal jednak zaliczyłeś, co jest wielkim osiągnięciem. No liczyłem tam, wiesz, jakimś fartem tam z jednej strony, bo dobrze polosowałem, bo tak to pewnie bym... Czyli wylosowałeś jakiegoś chuderlaka, tak? Nie, po prostu czasami jest tak, że najlepszego jak trafisz na początku, to potem już nie masz szansy, nie? No tak. Musisz się bić w repasażach. Mhm. A tutaj się akurat udało jakoś oszczędzić po prostu siły na zamiary. No. I tak to jest. Także w razie w karcie mojej historycznej jest. Ale się zapisało i jest wielkie gratulacje. Chcesz tych wiesz co, bierz jeszcze ze dwa i będzie gitara. Bardzo. Jak możesz od razu później pokroić je w ćwiartki. Postaram się. Tak, żeby były fajne do sałatki, nie w kostkę, nie w talarki. Nasza sałatka będzie miała większe kawałki, będzie fajnie to wszystko wyglądało w misji. Dobrze to brzmi, powiem ci szczerze, bo to jest tak jak polska definicja słowa nic. Słyszałeś? Nie. Ćwiartka na czterech. No tak, proszę państwa, słuchajmy dzisiaj u nas w programie Co nie miara.